postępuje remont klasztornych eremów w Wigrach. Robotnicy zerwali stare dachy i między eremami wykopali potężne rowy, aby osuszyć fundamenty. Postęp prac można zobaczyć z klasztornej wieży, bo z zewnątrz plac budowy otaczają specjalne ochronne płyty. Remont obejmuje 10 eremów z tarasu górnego, wieżę i otaczający mur. Chociaż prace odbywają się w sezonie turystycznym, ksiądz Jacek Nogowski, prezes Fundacji Wigry Pro i proboszcz wigierskiej parafii, nie kryje zadowolenia. Jak mówi, klasztor przeżywa swój bardzo dobry czas, dobrą zmianę. Przypomnijmy, że niedawno odrestaurowano dom królewski i kaplicę kanclerską. Remonty objęły też kościół. Dobry czas, powiew ducha. Dobra zmiana, oczywiście Urząd Marszałkowski też przyczynił się do tego, że projekt nasz z RPO przeszedł i już Dom Królewski, Kaplica Kanclerska jest po remoncie, jest oczywiście już całe budynki oddane do użytku. Drugi etap, no to oczywiście są eremy. W międzyczasie kościół robiony jest też z dotacji ochrony zabytków przy Ministerstwie Kultury. No i próbujemy te wszystkie prace jakoś tak połączyć, pogodzić, tak żeby no, przybierało to wszystko wyglądu jeszcze piękniejszego. No i zostanie potem jeszcze ostatni etap, czyli wszystkie mury oporowe wraz z 7 eremami tego tarasu dolnego. No i te pojedyncze małe budynki. Remont potrwa do 2020 roku. Docelowo odnowione eremy mają prezentować historię Kamedułów. Pamiętajmy, że eremy mają być przybierać formę też poznawania historii i Polski, historii tego miejsca, naszej tutaj Suwalszczyzny, historii też ojców Kamedułów, jak wpłynęli na miejscową tutaj ludność, jakie osoby są potem związane, można powiedzieć, no, z życiem klasztornym, z życiem kamedulskim i jak te osoby też potem, można powiedzieć, oddziaływały na społeczeństwo, na ludność tutaj zgromadzoną wokół klasztoru. Tak jak powiedziałem, najtrudniejsze prace rozpoczęły się latem, ponieważ no, trzeba odkopać wszystkie mury, wszystkie fundamenty. Trzeba je osuszyć, bo są zawilgocone, dlatego te prace no, latem może są trochę niekorzystne dla odwiedzających, ale na tyle zabezpieczyliśmy teren, żeby to nie przeszkadzało w odwiedzaniu klasztoru, wejściu jeszcze także na wieżę. Cały projekt ma się zakończyć do końca 2020 roku. Wszystko będzie zależało też od tego, jak te prace ziemne w środku, odkopanie tych piwnic.